Tak, więc Bartosz Gajda, nie wiem czy wiecie, ale Bartosz Gajda reprezentuje tutaj kabaret łowcy.b, chociaż ostatnio raczej łowcy klasy B. Ostatnio na roście Abelarda przysłałeś list, teraz jesteś osobiście. Szczerze mówiąc, myślałem, byłem przekonany, że dziś też będzie list, wszak często zaglądasz do butelki. Możecie Bartka kojarzyć z porwanych getrów, dresów, wiśniackiego sweterka, szelek. Zresztą na scenę się bardzo podobnie ubiera. Przed wami jako pierwszy roastujący, powitajmy go gorąco, Bartek Gajda! Dobry wieczór Państwu, albo dzień dobry, w zależności od tego, kto której wstał. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę wziąć udział w tak wspaniałej imprezie stand-uperskiej. Po raz pierwszy osobiście. Fajnie jest tak mówić na każdym kroku, jak ten cały stand-up ma się w dupie i za każdym razem być zapraszany za coraz większą kasę. Pytacie, co u mnie? No, w dalszym ciągu uważam was za bandę pedałów, co postaram się naukowo udowodnić. Tak, wiem, że jest z nami Asia Piasecka i wiem równie dobrze, że w tym momencie ma erekcję. Szymon Jachimek, brat Tomka. Jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, że te dwa szpetnery obok siebie to nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Pierwszy na świecie i jedyny żyjący nieudany klon nieudanego klonu. Nie wiem, czy państwo pewnie tego nie wiedzą. Szymek i Tomek mają taką cechę, że oni nie mogą stawać za blisko siebie, bo jak oni się do siebie zbliżą, to tak jak w czarnej dziurze, ich wewnętrzna pustka zasi ich od środka. Jak oni się złapią za rękę, to znikną. Byłoby wspaniale. Po rozpadzie kabaretu Limo, bo okazało się, że nawet taka ciapata małpa jak Abelard nie jest w stanie przemówić mu do rozsądku, Szymon zaczął zajmować się wieloma rzeczami, właściwie wszystkimi rzeczami, które potrafił objąć swoim mózgiem, więc prawie nic nie robi. Bo zastanówmy się, czy Szymon, jak już rozjebał Limo, to zajął się A. operą, B. malarstwem, czy C. disco polo i obrażaniem innych? Jesteście bardzo błyskotliwą publicznością. I mam taką radę, nie umie się napatrzeć na tego Jacusia, jest... No patrzcie, jak on grzecznie siedzi. I bez smoczka, bez pieluchy, no jakby nie było dziecka. Ile on już ma? Fantastycznie. Jest naprawdę... Przepraszam, bo mnie ten... Muszę powiedzieć twojej mamie, że byłeś bardzo grzeczny. Dzisiaj wieczorem. Przepraszam, bo abstrahując od tego. Szymon, mam dla siebie taką radę, bo jak disco polo uważam, że mimo wszystko prymitywną formę muzyki, żeby nie powiedzieć, że to gówno. Jeśli dziecko bawi się z piaskownicy gównem i pomimo, że to jest zabawa i że traktuje to z przymrużeniem oka, to jak ono przyjdzie do domu, to cały czas tym gównem jebie. Jeszcze taka ciekawostka, bo się sprawdziłem, skąd się to bierze. Święty Szymon, patron twojego imienia. Święty Szymon, apostoł, patron farbiarzy, garncarzy, grabarzy, spawaczy oraz diecezji siedleckiej. Może to jest myśl. Asia Piasecka. Współczesna wersja Robin Hooda. Daje biednym. I tutaj dowiodę, że po pierwsze jesteście pedałami, bo każdy z was z nią spał. Po drugie jesteście głupimi pedałami, bo każdy z was z nią spał i żaden się nie kapnął, że to facet. Asia Piasecka, Rafa Lala, Anna Grodzka, znajdziecie sobie jeszcze jedno kurwa coś i sobie możecie w brydża pograć. Mało kto wie, że to Asia właśnie jest archetypem tego słynnego żartu, jaka to jest najlepsza dziewczyna. Najlepsza dziewczyna to zezowata dziewczyna, bo to i loda zrobi, i plecaka popilnuje.
Jest przesłodki ten Jacuś, ja nie umiem normalnie na niego patrzeć. Sebastian Rejent uwielbia żarty o waleniu konia, tylko że w jego przypadku każdy taki żart jest poniżej pasa. Możesz być spokojnie operatorem na budowie, bo co cię widzę, to mnie dźwiga. Święty Sebastian, patron twojego imienia, ja tego nie wymyślam. Opiekun kamieniarzy, inwalidów, chorych na choroby zakaźne oraz patron Niemiec. Rafał Rutkowski, jedyny wykształcony aktor w naszej trupie. Aktora wśród kabareciarzy można poznać po tym, że na scenie gra, że żartuje. Uwaga, oto jego filmografia. Rok 2004, serial Oficer, kelner niewymieniony w czołówce. To dopiero początek jego kariery. Rok 2006, serial Niania, złodziej. Rok 2006, Szatan z siódmej klasy, serial Złodziej. Rok 2007, serial Ekipa, Minister Skarbu, czyli też Złodziej. Rok 2009, Funio, Szefunio i reszta, czyli Dzieciaki ratują świat. Nasz aktor zagrał kogo? Oczywiście, rol mopsa. I znakomite zwieńczenie kariery, rok 2010, randka w ciemno, pokazujący reakcję widzów w teleturnieju. Ale kariera, ja pierdolę, Dustin Hoffman to przy tobie jak Jacek Sramik przy nas. Przez tyle lat edukował się w publicznych uczelniach za moje kurwa pieniądze. I to forsa wyrzucona w błoto. Wszystko po to, żeby później jeździć za takim plugawym pomiotem polskiej rozrywki, jakim jest stand-up i za loda występować. Bo musicie wiedzieć, że aktor Rafał, żeby za każdym razem, jak z nami występuje, musi zrobić loda. Teraz się śmieje, bo jest jeszcze przed. Wiem, bo do mnie też dzwonił. Ja oczywiście odmówiłem, bo wcześniej dzwonił do mnie Rejent. Można zobaczyć, to jest pierwszy dzień imprezy, jutro będzie drugi, mnie tu oczywiście nie będzie, no bo kurwa, bez przesady. Aktor Rafał ma opryszkę, zobaczcie, kto jutro będzie miał. Prywatnie jeździ Fiatem Multiplą, bo wydaje mu się, że jest Transformersem. A według mnie, jeśli Fiat Multipla kiedykolwiek zagrałby w Transformersach, to na pewno byłby Transformersem z zespołem Downa. A cóż, każdy ma takiego bohatera, na jakiego go stać. Rafał, patron twojego imienia, Archanioł Rafał, nie, że zwykły anioł, Archanioł. Czyli aktor Rutkowski to nie zwykły palant, tylko archpalant. A Archanioł Rafał jest patronem pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców, żeglarzy. Czyli generalnie pomału będziesz wypierdalał. Kacper Ruciński. Tutaj muszę troszeczkę zmienić konwencję, bo do Kacpra trzeba krótko i prosto. Kacper Ruciński. Zodiakalny debil. Cudownie ocalałe zaginione dziecko Gucwińskich. Jego ojciec strzelał do górników. Śmierdzą mu buty, często drapie się po jajach, w szkole nikt go nie lubił, mama wstydziła się chodzić na wywiadówki, mama do tej pory się go wstydzi, jest głupi, często kopie psy, jak był mały, to kradł hostię w kościele, jest bardzo głupi, miał słabe oceny, jest najgłupszą osobą, jaka kiedykolwiek wystąpiła na scenie, jest brzydki, ma krzywe nogi, ma polipa w nosie, okropne haluksy, głośno pierdzi, beka, dłubie w nosie i wyciera fotel, co można zauważyć. Zgwałcił całe swoje rodzeństwo, bardzo poci mu się rów, ma szpet na okulary, nie ma gustu, ledwo rozróżnia kolory, koleguje się tylko z osobami upośledzonymi, jego ulubiony zespół to Bon Jovi. Krótka charakterystyka Kacpra. Święty Kacper, chuj mi obchodzi, kim jest święty Kacper. Nasz beneficjent, Tomasz Jachimek. Moja mama cię lubi. Ciebie i Korkiego.
Rocznik 73, tak jak kolega aktor Rutkowski, czyli we dwójkę są najstarsi. Jedyni z nas, którzy zdążyli podpisać deklarację współpracy ze służbami bezpieczeństwa i jako jedni z nielicznych zrobili to w latach 90. po prostu z przekonań. Za co od 10 niemal lat dostaje sowite wynagrodzenie od TVN24. TV Piękniś. Jego rodzice przywieźli go w 76 roku z urlopu z Kopenhagi jako gremlina. Badania miał, był odrobaczony, nic nie stało na przeszkodzie. Żywy dowód na to, że z chorobą popromienną można normalnie funkcjonować. Jestem przekonany, że Tomek Jakimek to jest część jakiegoś większego planu, że on jak w ten polski system polskiej rozrywki został wrzucony jak jakiś koń trojański, żeby to rozjebać od środka. To nie jest możliwe, żeby ktoś o tak skrajnym braku talentu funkcjonował tyle lat. Za patrona, ojca komedii uważa się Arystofanesa i jestem przekonany, że jeśli Arystofanes dowiedziałby się, że 2,5 tysiące lat później za komedię bierze się ktoś taki jak Jakimek, to zanim by coś napisał, odrąbałby sobie ręce, nim się sam zajebał. Jeszcze taki święty Tomasz, apostoł, patron murarzy, kamieniarzy, stolarzy, adresat modlitw wiernych, chwila zwątpień. Jeśli myślisz, że jesteś słaby, popatrz na Tomka, poczujesz się lepiej. Podsumowując, wszyscy lubią Tomka Jachimka, nikt nie wie za co. Kariera Tomka Jachimka jest jak rozwój karła. Do pewnego momentu rozwija się normalnie jak inne dzieci, ale później staje się pokraczny i śmieszny. I jest coś, o czym chciałbym się podzielić tym wszystkim, którzy chcieliby tu kiedykolwiek na scenie zaistnieć, że moja taka rada, że po pierwsze, jeśli pierniesz w klasie i pół klasy się śmieje, to nie znaczy od razu, że jesteś Jimem Carreyem, a drugie, mam takie, że Amerykanie mają Snickersa, a nam wszystkim, w szczególności Tomku, na pewno przyda się odrobina pokory. Dziękuję bardzo. Bartosz Gajda! Nawet nie chciał mu podziękować. No. Bartosz Gajda, także zaczęliśmy z grubego D.